Na nagraniu widzimy dwójkę zawodników rugby ocalałych z katastrofy urugwajskiego samolotu, którego poszukiwania zakończyły się dwa miesiące wcześniej. Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa la mayor ilusión nuestra. Informacja o uratowaniu mężczyzn wywołała sensację w całej Ameryce Południowej. Dziennikarze, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, zadawali im pytania typu, co chcieliby powiedzieć swojej rodzinie, czy wierzyli, że uda im się spędzić święta już w domu. Zapytali ich także, czym żywili się przez cały ten czas, kiedy byli we wraku. Mężczyźni spuścili wtedy głowy i milczeli. Bolesna prawda jednak szybko wyszła na jaw, gdy do oczekujących na ratunek ludzi we wraku dotarły służby ratownicze. Widok, jaki zastały na miejscu, był dramatyczny i nie pozostawiał żadnych złudzeń. Rozrzucone miski i łyżki zrobione z kości, obgryzione z mięsa kostki porozrzucane były wszędzie. Ten straszny obraz tragedii szybko przedostał się do mediów i wywołał wielkie kontrowersje. Zapraszam do drugiego odcinka opowiadającego o niezwykłej historii walki o przetrwanie w skrajnie trudnych warunkach, w jakich znaleźli się Urugwajczycy w Andach. Przypominam, że link do pierwszej części, w której opisałem przebieg lotu, przyczyny katastrofy i pierwsze dni ocalałych, znajdziecie w opisie tego materiału oraz w przypiętym komentarzu. października, dzień 10. Roberto Canessa po wyjściu na zewnątrz kawałkiem szkła odciął cienki kawałek mięsa z ciała jednej z ofiar katastrofy i włożył do ust. Cerbino poszedł w jego ślady, jednak czując obrzydzenie, nie mógł go przełknąć i kawałek utknął mu w gardle. Chłopak wziął garść śniegu i włożył do ust. Dopiero wówczas przełknął kęs. Później inni zrobili to samo. Dzień 11. Jak zwykle jako pierwszy obudził się Marcelo Perez. Sięgnął po radio i potrząsnął Royem Harleyem, motywując go do wstania i pomocy przy uruchomieniu aparatu. Po raz kolejny wierzono, że uda im się usłyszeć wiadomości o akcji ratunkowej. Radio było dla nich jedynym oknem na świat zewnętrzny. Marcelo trzymał wysoko antenę, łapiąc zasięg, a gdy nagle rozbrzmiał przerywany głos prezentera, Roy zaczął uważnie nasłuchiwać. Akurat trwały wiadomości. Ratownicy zwracają się do wszystkich samolotów wojskowych i komercyjnych przylatujących nad Kordylierą o sprawdzenie, czy nie widać nigdzie śladów zaginionego Fairchilda. Jest to następstwo anulowania przez ratowników poszukiwań samolotu urugwajskiego z powodu braku efektów. Prezenter po chwili zmienił temat, a Roy przekazał informację Perezowi, który odłożył antenę, schował twarz w dłoniach i zaczął płakać. Z wraku wyszli inni i zebrali się wokół Harleya, a gdy ten powiedział, co usłyszał, załamało to niemal wszystkich. Walczyli o przetrwanie, wierząc, że lada chwila, lada moment ujrzą poszukujących ich ratowników, a teraz dowiedzieli się, że żadnych poszukiwań już nie będzie. Nadzieja zgasła. Tylko Nando Parrado zachował spokój, patrząc w niebo i okalające dolinę góry. Nikolic uważał, że wszyscy powinni znać tą informację, jednak Paez chciał ukryć ją przed wciąż znajdującymi się we wraku ludźmi. Gustavo nie zgodził się na to i wszedł do kadłuba samolotu, oznajmiając: mam dla was dobre wieści, właśnie usłyszeliśmy je w radio, odwołali poszukiwania. Zapanowała cisza, nikt nie wiedział, co odpowiedzieć. Dlaczego uważasz, że to dobra wiadomość? Wykrzyczał Paez. Bo to oznacza, że wydostaniemy się stąd sami. Choć słowa chłopaka mogą wydawać się bulwersujące, miał on wiele racji. Do tej pory grupa była bardzo podzielona. Część, wierząc w nadejście pomocy, nie myślała nawet o wydostaniu się z gór o własnych siłach. Teraz, w końcu, można było jednomyślnie skupić się na planowaniu akcji ratunkowej.
Nikolić w tych warunkach wykazał się wielką odwagą, a ta sytuacja sprawiła, że pozycja kierownika, którą od 10 dni zajmował Marcelo, powoli ulegała zmianie. Paez ustępował innym. Jego zapał osłabł, wiadomości, które usłyszeli z radia, podłamały go. Wyprawa, która miała sprowadzić ratunek, musiała rozwiązać wiele problemów. Wiedziano, że najlepiej udać się na zachód, jednak ich dolina rozciągała się w stronę wschodnią. Jedynym rozwiązaniem było więc pokonanie gór i szukanie pomocy po zachodniej stronie. Postanowiono wspiąć się na grań po stronie zachodniej i zobaczyć, co widać z jego wierzchołka. Liczono, że może uda się odnaleźć ogon maszyny. Godzinę później Cerbino, Turcati i Maspons, będący jak się wydawało w najlepszej formie, ruszyli w górę. W tym czasie Fito Strauch i Canessa pocięli cienkie plastry mięsa i kładli na kadłubie samolotu, aby słońce je wysuszyło. Robili to, ponieważ wtedy o wiele łatwiej było przełamać się i połknąć je. Wieść o odwołaniu akcji ratunkowej sprawiła, że coraz więcej osób decydowało się na jedzenie mięsa. Roberto zadowolony był ze stanu zdrowia rannych. Nie dostrzegł, by którykolwiek z nich miał problemy z infekcją czy zakażeniem. Wszystkie rany dobrze się goiły. Student medycyny przyjrzał się także 22-latkowi Enrique Platero, któremu w wyniku katastrofy rurka wbiła się do brzucha. Canessa zauważył, że rana dobrze się goi, jednak niezbędna jest operacja, aby, delikatnie mówiąc, wsunąć do środka to, co sterczało na zewnątrz, a było jedynie zawinięte w koszulę. Prawdopodobnie chodzi o jelito. Roberto, mimo braku narzędzi, kawałkiem szkła przeprowadził udany zabieg i opatrzył ranę. W tym czasie trzej zawodnicy parli w górę po stromo nachylonym zboczu, zaciskając dłońmi kawałki śniegu i lodu. Fakt, że byli aktywnymi, ciągle trenującymi sportowcami, pomagał im zachować dobre tempo. Jednak mimo to o godzinie 19 uświadomili sobie, że są zaledwie w połowie drogi na szczyt. Po naradzie uznali, że podejmą ryzyko i poszukają schronienia w jakimś zagłębieniu skalnym, aby następnego dnia wejść na górę. Ubrani byli w cienkie koszule nie chroniące ich przed zimnem, więc całą noc, dygocząc, rozcierali dłonie i stopy, unikając odmrożeń. Nie było mowy o śnie. Następnego dnia z samego rana ruszyli w górę. Wreszcie wysiłek został nagrodzony. Po dotarciu na szczyt zauważyli wiele odłamków skrzydeł i rozrzucone fragmenty samolotu. Odkryli leżące w okolicy siedzenie Fairchilda, a kiedy podeszli bliżej, dostrzegli wciąż przypięte do niego ciało przyjaciela. Na zboczu leżeli także inni pasażerowie i członkowie załogi, którzy wypadli podczas katastrofy. Nigdzie nie było widać jednak ogona maszyny. Postanowili schodzić, podążając za śladami wraku, a po drodze natrafili na silnik maszyny i fragmenty skrzydeł. Świecące słońce raziło Cerbino, który zgubił okulary podczas wejścia. Z kolei Maspons stracił gdzieś jednego buta. Z naszej perspektywy może wydawać się to dziwne, że zgubił buta i nie zauważył tego, ale oni mieli już tak odmrożone nogi, że oni nie czuli, czy but jest na nodze, czy go nie ma. I to inny kolega mu zwrócił wtedy uwagę: hej Daniel, gdzie ty masz buta? A on tak popatrzył, no nie ma, nie wiem. Także no niestety on zgubił go i nawet nie wiedział, kiedy i w którym momencie podczas wejścia. Koledzy pomagali sprowadzać Gustavo, oślepionego przez słońce, i jego stan z każdą chwilą się pogarszał. I mimo, że natrafiono na wiele części samolotu, nigdzie nie widzieli ogona maszyny. Trudne zejście zajęło niemal cały dzień. Pozostali we wraku współtowarzysze niedoli ucieszyli się, widząc zbliżających się kolegów, jednak byli w szoku, gdy dostrzegli, w jakim stanie oni wrócili. Wszyscy kuleli, Cerbino dopadła ślepota śnieżna, ich nogi były poranione, spuchnięte i sine od odmrożeń. Cała wygłodniała trójka jadła plasterki mięsa, opowiadając, co zauważyła. Niestety nie udało im się znaleźć ogona samolotu. Wszystkich zasmuciła i trochę podłamała informacja, że nie natrafili oni na ogon maszyny. Wyprawa kosztowała niemal życie tą dzielną trójkę najsilniejszych z ocalałych. Przez kolejne dni odmrożenia były masowane przez innych pasażerów. Cerbino, który przez 2 dni miał zawiązane oczy koszulą, stawał się nieznośny i cały czas narzekał i krzyczał. Roberto podał mu do oczu krople, które znalazł gdzieś i tak naprawdę nie znał ich zastosowania. Uznał jednak, że dobrze, żeby Gustavo miał świadomość, że coś robi się, żeby mu pomóc. Wciąż nie wszystkie osoby przełamały się, aby jeść mięso. Zmartwieniem Marcelo Pereza było namówienie ich do jedzenia.
W tym gronie byli m.in. apatyczni już Javier i jego żona Liliana. Niektórzy, aby się przełamać, rozpalili ognisko i ugotowali bądź usmażyli mięso, które smakowało wtedy o wiele lepiej. Pomysł ten zganił jednak Canessa, mówiąc, że w ten sposób staje się ono mniej pożywne i traci wiele ze swoich właściwości. Paez ostatecznie przekonał wszystkich do spożywania jedynego wartościowego pokarmu, jakim dysponowali, porównując ten akt do Komunii Świętej. Następne dni upływały spokojnie na wykonywaniu codziennych czynności i dyskusjach o ustaleniu najlepszego składu wyprawy, której celem będzie dotarcie do cywilizacji i sprowadzenie ratunku. Mimo zaprzestania poszukiwań przez Chile, rodzice zaginionych na własną rękę szukali swoich bliskich. 29 października, dzień 17. Tego dnia wszystko przebiegało spokojnie, jednak ze względu na silny wiatr i opady śniegu, wiele osób nie opuszczało na zbyt długo kadłuba samolotu. Gdy zaczął zapadać zmrok, ocaleli ułożyli się do snu, nie spodziewając się nadchodzącego zagrożenia. Część z Urugwajczyków spała, inni modlili się lub pisali listy. Kiedy nagle nawiewany przez ostatnie dni śnieg znajdujący się na okalających wrak zboczach runął w dół. Roy Harley leżał, próbując zasnąć, gdy poczuł wibrację i usłyszał dźwięk spadającego metalu. Poderwał się na nogi i nim zorientował się w sytuacji, poczuł potężne uderzenie masy śniegu. Gdy otworzył oczy, znajdował się po pas w białym puchu wypełniającym większość wnętrza samolotu. Roy natychmiast ruszył na pomoc innym. Najpierw odsłonił twarz i tors Carlitosa. Ten jednak nadal nie mógł wydostać się z lawiny. Harley następnie uwolnił Roberto Canessa i Fito Straucha. Vizintin odkopał Echavarena. Odkopany Nogueira oddychał, lecz leżał jak sparaliżowany, nie mogąc się ruszyć. Po chwili także Moncho Sabeya zaczął pomagać w kopaniu. Z każdą minutą sytuacja robiła się coraz bardziej dramatyczna. Zasypanym pasażerom kończył się tlen. Fito uwolnił Carlitosa, a Paez od razu ruszył szukać swoich przyjaciół, Diego Storma i Nicolicza. Na szczęście szybko odnalazł Gustavo, jednak nie wyczuł już pulsu w jego chłodnej dłoni. Szukał więc dalej, wiedząc, jak mało ma czasu, bo lawina zabija tak nagle. Udało mu się odkopać Parrado i znaleźć Cerbino, który mógł oddychać, więc Carlitos szukał dalej. W końcu natrafił na Diego Storma, niestety martwego. Co ciekawe, na kilka minut przed zejściem lawiny, Diego Storm zamienił się miejscem z Royem Harleyem, który jako pierwszy rozpoczął poszukiwanie zasypanych. Ściana chroniąca i osłaniająca śpiących Urugwajczyków od wiatru i mrozu zawaliła się z ogromną siłą na Roque i Mendeneza, nie dając im żadnych szans. Ta sytuacja jednak uratowała dwóch innych mężczyzn. Numa Turcati i Pancho Delgado spali tuż przy tej ścianie i w momencie, gdy się zawaliła, znaleźli się pod zakrzywionymi drzwiami, umożliwiającymi im oddychanie przez kilka minut, nim nadeszła pomoc. Javier był zasypany, miał rękę wyciągniętą nad śniegiem, a pod nogami czuł swoją żonę, która się poruszała. Jednak znajdowała się znacznie głębiej od niego, a Javier nie mógł się sam wydostać. Wołał o pomoc, ale większość ocalałych pomagała w pierwszej kolejności swoim przyjaciołom lub rodzinie. Dopiero później reszcie. Kiedy w końcu ktoś znalazł się przy Javierze i wyciągnął go, natychmiast zaczęli razem odkopywać śnieg znad Liliany. Niestety, gdy się to udało, kobieta już nie dawała oznak życia. Javier załamał się i rozpaczał. Nie mógł przeboleć, że żona nie zdołała przeżyć. W wyniku zejścia lawiny zginęło 8 osób. Marcelo Perez, Carlos Roque, Juan Carlos Mendenez, Enrique Platero, Gustavo Nicolich, Daniel Maspons, Diego Storm i Liliana Metol. Przeżyła 19. Niektórzy, widząc, w jakich warunkach będą musieli spędzić noc i żyć dalej, żałowali przez chwilę, że nie znaleźli się pod śniegiem trochę dłużej. Utrzymanie się przy życiu czasem wymaga prawdziwego heroizmu i odwagi. Ofiary lawiny były pozbawione ciepłych koców, ubrań i wielu innych rzeczy, które znalazły się pod śniegiem. Na domiar złego godzinę po zejściu pierwszej lawiny we wrak uderzyła druga. Na szczęście dzięki temu, że pierwsza zasypała niemal całkowicie wejście, druga lawina nie wywołała już tylu szkód. Przysypała tylko wrak grubszą ilością śniegu. Przemarznięci, wykończeni mężczyźni zaczęli kopać szyb wentylacyjny, a następnie z trudem wykopali tunel, przez który mogli wydostać się na zewnątrz. 30 października. Tego dnia swoje 25. urodziny obchodził Numa Turcati. Mimo szczerych chęci kolegów, jedynym prezentem dla solenizanta był dodatkowy papieros i tort wykonany ze śniegu.
Wśród ocalałych panował pesymizm, jednak Numa był jednym z największych optymistów. Najgorsze przeżyliśmy, teraz może być tylko lepiej, powtarzał. Parrado uważał, że w każdej chwili może zejść kolejna lawina, która pogrzebie ich na zawsze. Nando chciał poczekać, aż burza minie, aby potem natychmiast wyruszyć na poszukiwania pomocy. Wtedy głos zabrał Fito Strauch. Na przestrzeni wielu dni wyrobił sobie szacunek wśród grupy, zarówno swoim rozsądkiem, jak i pomysłowością oraz siłą. Nie sądzę, by lawina zagrażała nam teraz we wraku, który jest już przykryty przez śnieg. Za to kiedy wyruszymy w górę, lawina może nas porwać. Powinniśmy tutaj zaczekać. Jak długo? Zapytał Vizintin. Odezwał się wtedy Algorta. Przypomniał sobie, że podczas pobytu w Santiago taksówkarz opowiadał, że zima kończy się 15 listopada, a później nadchodzi ocieplenie. Wszyscy zgodzili się, że warto czekać ponad 2 tygodnie, jeśli to zwiększy szanse na powodzenie akcji. Na kolejny dzień, 31 października, przypadały 19 urodziny Carlitosa Paeza. Mężczyźni, ze względu na ciągłe opady śniegu, spędzili je wewnątrz wraku. Przez kolejne dni usuwano śnieg z wnętrza kadłuba oraz ustalano odpowiedni, najsilniejszy skład, który w wyznaczonym czasie wyruszy po pomoc. Dyskusje były gorące i długie, oczy Cerbino wciąż nie doszły do siebie, co wykluczało go z tego grona. Inciarte miał czeraki na nogach, Sabeja i Fernandez mimo wielkich chęci i dobrego samopoczucia, w przeciwieństwie do innych nie byli zawodnikami rugby i ich kondycja pozostawiała wiele do życzenia. Eduardo Strauch od czasu zejścia lawiny nie chciał jeść mięsa, dlatego był bardzo osłabiony. Z kolei u jego kuzyna Fito Straucha rozwinęły się hemoroidy. By wybrać właściwie, postanowiono zrobić mniejsze wyprawy w celu poszukiwania ogona samolotu, a przy okazji dokonać sprawdzenia odporności fizycznej i psychicznej młodych mężczyzn takich jak Vizintin, Harley, Turcati czy Paez. Plusem, jaki wynikał z zejścia lawiny, był fakt, że teraz ocaleli dysponowali większą ilością ubrań i koców. W jednej z takich ekspedycji udział wziął Vizintin, Roy i Carlitos. Ich zadaniem było zejście w dół doliny, a potem wspięcie się na małe wzniesienie po drugiej stronie. Oceniono, że jest to realny cel, taki jednodniowy. Mężczyźni podczas zejścia znajdowali fragmenty oderwanego samolotu, a także pustą puszkę po kawie, w której było trochę ziarenek, nasypali więc do wnętrza śniegu i szczęśliwi pili wodę o smaku kawy. Nawet znalezienie kosza na śmieci było dużym wydarzeniem. Wygrzebali z niego połamane cukierki i podzielili na 3 równe części. Dało im to wiele radości. Z każdą godziną pogoda pogarszała się, aż w końcu doszli do wniosku, że wzniesienie jest poza im zasięgiem i muszą wracać do wraku. Jednak droga wiodła w górę i szybko zauważyli, jak ciężko jest podchodzić, zapadając się w śniegu po kolana. Mężczyźni parli naprzód, jednak kiedy wzmógł się wiatr, a słońce zaczęło chować się za horyzontem, załamany Carlitos położył się na śniegu i zaczął płakać, prosząc, aby go tam zostawili. Nie miał już ani ochoty, ani siły. Ci prośbą i obelgami namówili go do dalszej walki. Załamał się także przerażony Roy, który także zaczął głośno rozpaczać i płakać. Kryzysów podczas tego powrotu było kilka. Jednak o zmierzchu wykończona trójka dotarła do kadłuba i było jasne, że Carlitos i Roy nie zdali tego egzaminu. Cieszono się jednak z postawy popularnego Tintina. Od tego czasu ta czwórka wyprawowa, w której była pokładana cała nadzieja, uzyskała specjalne prawa i przywileje. Od tej pory priorytet stanowiła najlepsza forma psychiczna i fizyczna Parrado, Canessy, Turcatiego i Vizintina, aby gdy nadejdzie odpowiedni czas, mogli wyruszyć po pomoc. Jedli zatem więcej mięsa niż inni, mogli wybierać te fragmenty, które chcieli, spali kiedy chcieli i tyle, ile uznali za słuszne. Tintin zarekwirował 5 par spodni, podczas gdy niektórzy mieli zaledwie 1. Byli oni także zwolnieni z pracy, chociaż Parrado i Turcati i tak pomagali. Atmosfera zrobiła się napięta, bo coraz mniej osób wykonywało większość obowiązków. Najtrudniejszym z nich było uzyskiwanie mięsa dla wszystkich ocalałych. Osoby takie jak Nogueira ze złamaną nogą, François z poważnymi odmrożeniami lub załamany stratą żony i chorobą wysokościową Javier byli nazywani pasożytami, bo w żaden sposób nie pomagali, a trzeba było dla nich przygotować jedzenie, posłanie,
opiekować się nimi. Wcześniej obowiązki rozdzielały się na większą ilość osób i było to przez to łatwiejsze. Jak w kolejnych dniach wyglądała sytuacja zespołu, w którym pokładana była cała nadzieja? Jednym z największych autorytetów dla ocalałych stawał się Nando Parrado. Wykazywał on od początku dużą determinację w poszukiwaniu ratunku, nie załamywał się, a gdy już po zejściu lawiny ich ściana osłaniająca od wiatru przewracała się, on w nocy niestrudzenie jako jedyny wstawał i naprawiał ją. Niestety kolejne dni wykazały, że bardzo lubiany Numa Turkati słabnie. Wciąż odczuwał trudy swojej wyprawy w górę, a na dodatek wstręt do mięsa sprawił, że nie dostarczał wystarczającą dużą ilość pożywienia do organizmu. Roberto Canessa cieszył się dużym autorytetem lekarskim, jednak i ten został lekko nadszarpnięty, kiedy Roberto rozciął wrzód Inciarte, pogarszając tym jego stan. W dodatku, mimo dużej wiedzy, jaką posiadał, miał on też wybuchowy charakter, który przeszkadzał niektórym i też przez to wpadał w konflikty. Vizintin z kolei wykazał się odwagą podczas swojej wyprawy, jednak w samolocie okazał się dość dziecinny, pozbawiony charyzmy kolegów. Dużym szacunkiem cieszyli się za to strauchowie. Z ocalałych, u których życie uchodziło z każdym dniem, w ciężkim stanie był Bobby François. Nie pracował, a gdy inni chcieli go zmotywować i zagrozili, że jeśli im nie pomoże, to nie dostanie swojej porcji mięsa, Bobby przyjął to z obojętnością. Kiedy nadeszła pora jedzenia, nawet nie stawił się w kolejce po pożywienie. Opieką otoczył go jeden z najstarszych ocalałych. 26-letni Daniel Fernandez, który przynosił mu jedzenie i zajmował się jego odmrożeniami, za co Bobby obiecał, że zostanie jego niewolnikiem po powrocie do Montevideo. Jednym z poważniej rannych był Rafael Echavarren. Mężczyzna wykazywał jednak olbrzymią wolę przeżycia. Każdego ranka powtarzał on: nazywam się Rafael Echavarren i wrócę do domu. Inni lubili go za jego optymizm i pozytywne nastawienie, pomimo faktu, że jego przydatność i możliwość pomocy innym była niewielka. 14 listopada, dzień 31. Tego dnia Arturo Nogueira miał wysoką gorączkę. W pewnej chwili zaczął majaczyć i krzyczeć, że Rafael i Paez chcą zrobić mu krzywdę. Dopadł go wtedy Pedro i zaczął uspokajać. Niestety stan Arturo nie poprawiał się. Dostał on porcję leków, jakie posiadali, jednak cały następny dzień majaczał lub spał. 15 listopada Pedro postanowił, aby Arturo nie spał na hamaku, a wraz z innymi na dole, gdzie będzie mu cieplej. Położył się obok niego i objął. Tej nocy było bardzo zimno. Pedro poczuł, że Nogueira nagle przestaje oddychać. Podjęta próba reanimacji nie przyniosła skutku. Sytuacja ta pokazała reszcie, że przetrwanie lawiny nie gwarantuje przeżycia do czasu nadejścia ratunku. Z każdym mijającym dniem ocaleli oczekiwali z nadzieją, że ekspedycja ratunkowa wyruszy. Jednak opady śniegu i zła pogoda uniemożliwiały wszelkie wyjścia. We wraku coraz częściej pojawiały się kłótnie, a nawet bójki. Swoją pozycję wykorzystywał Tintin i Canessa. Byli oni dużo silniejsi od innych, dzięki temu, że lepiej się odżywiali. Na przykład gdy Roy Harley nie chciał posunąć się i zrobić miejsca dla Vizintina, ten położył nogę na jego głowie. Dopiero interwencja innego kolegi załagodziła napiętą sytuację. Cierpienia, jakie ich dotykały, były rozmaite, także związane z przyziemnymi dolegliwościami. Ze względu na złą dietę, większość ocalałych cierpiała na zaparcia. Próbowali różnych sposobów, jednak nie przynosiły one oczekiwanych efektów. Mężczyźni obawiali się, że mogą pęknąć im nawet jelita. Rekordziście Bobiemu dopiero po 34 dniach udało się wypróżnić. 17 listopada. Tego dnia nastąpił przełom. Pogoda w końcu umożliwiła ekspedycji wymarsz na poszukiwanie ratunku. Niestety na nogach Numy Turkatiego pojawiły się bolesne czyraki, które uniemożliwiły mu wzięcie udziału w wyprawie. Trzej ciepło ubrani mężczyźni z plecakami wypełnionymi mięsem, wątrobą, butelką wody i kocami wyruszyli w kierunku północno-wschodnim, licząc, że dolina zakręca w stronę zachodnią. Roberto, przewodzący kolegom, ciągnął za sobą niczym sanki walizkę z prowiantem. Wiedzieli, że największym zagrożeniem są odmrożenia stóp, więc oprócz grubych warstw skarpet, uszyli ze skóry wyciętej z okolicy łokcia prowizoryczne skarpety. Po 2 godzinach marszu Tintin i Parrado usłyszeli krzyk Canessy znajdującego się powyżej nich. Kiedy do niego dotarli, spostrzegli 100 metrów dalej ogon Fairchilda, którego szukali niemal od początku katastrofy.
Wpadli niemal w euforię, gdy zauważyli porozrzucane dookoła fragmentu maszyny walizki wypełnione jeansami, swetrami, koszulami, nawet kombinezonem narciarskim Pankito Abala. Znaleźli także tabliczkę czekolady. Zjedli 4 kawałki i schowali opakowanie. Mężczyźni zaczęli przebierać się w znalezione ciepłe ciuchy. Znaleźli także butelkę rumu, cukier i karton papierosów. Noc spędzili we wnętrzu ogona, mając dostęp do światła dzięki sprawnym akumulatorom. Mogli nawet czytać komiksy. Była to najprzyjemniejsza noc od wielu tygodni. Z samego rana kontynuowali marsz w dół doliny, jednak z każdym kolejnym krokiem Parrado uświadamiał sobie, że zmierzają w głąb Andów. Noc zastała ich na śniegu, z dala od skalnych schronień, które mogłyby ich ogrzać. Leżeli jeden na drugim, oczekując świtu. Z rana Nando zasugerował, aby wrócili do ogona, poszukać baterii i wrócić z nimi do wraku. Roberto chciał jednak dalej szukać pomocy. Decydujący głos miał więc Tintin, ale on nie miał żadnego zdania i było mu to obojętne. Postanowiono więc wrócić do ogona. Gdy odnaleźli w nim baterie, okazało się, że są zbyt ciężkie, aby przenieść je do wraku. Załadowano więc walizkę i plecaki ciepłymi rzeczami dla pozostałych i postanowiono, że wrócą do ogona z radiem i na miejscu spróbują je uruchomić. W tym czasie w kadłubie samolotu nastroje poprawiły się. Wewnątrz było więcej miejsca do snu dzięki braku nerwowych Canessy i Tintina, a nadzieja, jaką dała im wyruszająca wyprawa, wzbudziła duży optymizm. Problemem był jednak stan Rafaela Echevarena. Mężczyzna, mimo wielkiej woli walki i chęci przeżycia, słabł. Stan jego nogi był coraz gorszy. W rany wdarła się infekcja, chłopak nie był w stanie opuścić wraku, więc cały czas oddychał wilgotnym powietrzem, które spowodowało chorobę płuc. 18 listopada zaczął majaczyć, prosząc, aby ktoś poszedł z nim do sklepu. Niestety Rafael nie przeżył zbliżającej się nocy. Przez kilka dni ocaleli próbowali wymontować radio VHF z samolotu, kompletnie nie znając się na tym sprzęcie. Mieli z tym wiele problemów, ale pamiętając dobrą znajomość elektroniki Roya Harley'a, poprosili go, aby udał się wraz z nimi do ogona samolotu i pomógł w podłączeniu baterii oraz w próbie nawiązania kontaktu. Chłopak od momentu swojej nieudanej wyprawy był przybity, często płakał i stracił całkowicie ochotę do dalszej walki. Krzyczał, że nie ma on żadnej specjalistycznej wiedzy i nie zna się na tym sprzęcie. Jednak mężczyźni nalegali, aż w końcu niechętnie zgodził się i wyruszył z nimi. Wraz z nadchodzącym latem śnieg topniał, odkrywając kadłub samolotu. Wystawione na słońce mięso coraz częściej gniło. Miejsce tragedii stawało się dla ofiar coraz okrutniejszym więzieniem. Cała czwórka spędziła w ogonie kilka dni. Próbowano podłączyć baterie do radia i anteny. Niestety w znalezionej instrukcji wiatr wyrwał kilka kartek i to dokładnie tych, które opisywały ten proces. Po 8 dniach niepowodzeń cała czwórka wróciła do kadłuba samolotu. Canessa niemal doniósł tam Harley'a, gdyż ten, pozbawiony całkowicie sił, prosił, aby go zostawiono i porzucono na śniegu. W pierwszym tygodniu grudnia ocaleni po raz pierwszy od dawna zobaczyli budzące się do życia zwierzęta. Pszczoły, które wleciały im do kadłuba, motyle latające nad ich głowami, kondory. Lato było bardzo blisko. 10 grudnia trwały przygotowania do wymarszu ekspedycji ratunkowej. Fito Strauch kończył szycie śpiwora z odnalezionych w ogonie materiałów, jednak lekarzy martwił stan zdrowia pogodnego i lubianego Numa Turkatiego. Kiedy Cerbino podszedł zbadać chłopaka, był zszokowany, jak schudł. Długa broda i ubrania zasłaniały wcześniej jego faktyczny stan. Jednak gdy ten zdjął koszulę, Gustavo odkrył, że na ciele Numy widoczne są niemal wszystkie kości. Od skóry nie dzieliło ich niemal nic. Nie było żadnych mięśni. Następnego dnia Turkati zmarł, stając się 29. ofiarą katastrofy. 12 grudnia wyznaczona trójka ponownie wyruszyła na poszukiwanie ratunku. W trakcie podchodzenia po stromym zboczu coraz więcej wątpliwości pojawiło się w głowie Canessy. Nando nie brał pod uwagę opcji powrotu do wraku, wiedząc, że jedzenie już się kończy, a dla wszystkich osłabionych mężczyzn to oni są jedyną nadzieją. Tintin nie wdawał się w tę dyskusję, jak zwykle było mu wszystko jedno. Pewnego ranka Canessa powiedział, że chce schodzić.
Parrado odparł, żeby poczekał godzinę i popilnował ekwipunku, a on i Vizintin w tym czasie zdobędą najwyższy szczyt w okolicy, od którego dzieliła ich tylko kilkudziesięciometrowa, niemal pionowa ściana. Wspinaczka wymagała nie lada odwagi. Nando wyrąbywał w lodzie i śniegu stopnie, po których wchodził za nim Vizintin. Każdy błąd mógł spowodować śmiertelny upadek. Po około godzinie Parrado znalazł się na wierzchołku, a widok, który zobaczył, lekko go podłamał. Z każdej strony, gdziekolwiek nie spojrzał, widział potężne szczyty Andów. Nim Tintin dotarł na wierzchołek, ten nakazał mu zejście i sprowadzenie Canessy. Kiedy Nando został sam, spojrzał na zachód i zobaczył coś ciekawego. W oddali widać było dwa nieośnieżone wierzchołki. Może to jest koniec Andów, pomyślał. Chłopak nie wiedział wtedy, że został pierwszym zdobywcą szczytu Mount Seler o wysokości 4600 metrów. Dla tej trójki problemem było jedzenie. Zapasy wystarczyły tylko na 11 dni, a aby dotrzeć do nieośnieżonych gór oszacowali, że potrzebują około 50 dni. Stwierdzili, że nie muszą przemieszczać się w trójkę, a odsyłając Tintina do wraku, zyskaliby do podziału jego racje żywnościowe. Vizintin jak zwykle obojętnie pogodził się z tą decyzją i 15 grudnia powrócił do 13 Rugwajczyków. Co ciekawe, niemal w tym samym czasie przylatujący samolot odkrył krzyż ułożony przez rozbitków przy ogonie samolotu. Uznano jednak, że nie jest to dzieło pasażerów tego feralnego lotu, a wyprawy naukowej z Mendozy. 16 grudnia mężczyźni zeszli ze zbocza góry Seler i zmierzali na zachód. Z każdym dniem marszu okoliczne góry pokryte były coraz mniejszą ilością śniegu. 8 dnia w końcu zauważyli, że dolina pokryta jest zielenią, drzewa kwitły, płynęła rzeka, a Canessa nagle zaczął wykrzykiwać z radości, widząc w oddali krowy. Parrado miał słabszy wzrok, więc dopytał kolegi, czy jest pewien, że to są krowy. Mężczyźni nie spodziewali się jednak, że gdy nie będzie już śniegu pod nogami, maszerowanie będzie aż tak ciężkie. Kamienie wbijały im się w stopy, a ciężkie plecaki obciążały ich wyczerpane organizmy. Roberto i Nando dyskutowali, jak zabić jedną z krów. Uważali to za konieczne, gdyż ich mięso zgniło w trakcie ostatnich ciepłych dni. Niektóre ich pomysły były wręcz absurdalne. Roberto chciał wspiąć się na jedno z drzew i zrzucić na krowę wielki głaz. Nando zapytał, jak chce wejść na drzewo z wielkim głazem. W trakcie tych dyskusji nagle Canessa dostrzegł postać ruszającą się po drugiej stronie brzegu. Był to człowiek. Człowiek na koniu. Radość była wielka. Urugwajczycy zaczęli krzyczeć, biegać i machać rękami, wołając o pomoc. Nurt rwącej rzeki zagłuszał jednak ich głosy. Po chwili ujrzeli jeszcze dwóch innych mężczyzn na koniach. Byli przekonani, że zostaną uratowani. Jednak ludzie po chwili zaczęli się oddalać. Jeden z nich wykrzyczał coś w ich kierunku, jednak ci zrozumieli tylko jedno słowo. Jutro. I nawet tego nie byli pewni. Kiedy obudzili się 10 dnia swojego marszu przez Andy, zauważyli palące się po drugiej stronie rzeki ognisko, a przy nim siedzącego mężczyznę. Nando podszedł jak najbliżej niego, a nieznajomy zrobił to samo od drugiej strony rzeki. Woda wciąż zagłuszała słowa, jednak Chiliczyk był przygotowany i rzucił w kierunku Nando kamień owinięty kartką papieru. Pewien człowiek przyjdzie do was później. Czego potrzebujecie? Przeczytał Parrado. Pokazał on gestem ręki, że nie ma nic do pisania, więc nieznajomy rzucił w jego kierunku swój długopis, po czym Urugwajczyk napisał: pochodzę z samolotu, który rozbił się w górach. Jestem Urugwajczykiem. Szliśmy 10 dni. Mam przyjaciela, który jest ranny, a w samolocie nadal jest 14 rannych osób. Musimy się wydostać, ale nie wiemy jak. Nie mamy jedzenia i jesteśmy słabi. Kiedy po nas przyjdziecie? Proszę. Gdy Chiliczyk przeczytał kartkę, pokazał gestem, że rozumie treść i rzucił w ich kierunku chleb. Zgodnie ze słowami nieznajomego już tego samego dnia ujrzeli mężczyznę, który zbliżał się ku nim po tej samej stronie brzegu. Nazywał się Serda, ofiarował im kawałek sera i chleb, po czym kazał czekać, a sam wyruszył ku pastwisku, obiecując, że niedługo wróci. Gdy Urugwajczycy w końcu posmakowali sera i chleba, poczuli wielkie obrzydzenie do mięsa, którym musieli się żywić. Zakopali wszystkie jego zapasy pod kamieniami. Gdy wrócił Serda, zabrał osłabionego Canessę na konia i razem ruszyli do jego gospodarstwa, gdzie uszczęśliwieni jedli i pili do woli. Był 21 grudnia. Zostali uratowani po ponad 70 dniach.
Następnego dnia zjawili się karabinierzy, którzy wypytywali o dokładne położenie wraku samolotu, a także o to, co działo się przez ostatnie tygodnie w ich życiu. Urugwajczycy chętnie opowiadali wszystko, pomijając jednak kilka szczegółów. Tego dnia w kierunku chaty zaczęła zmierzać także kolumna ludzi. Wśród nich dziennikarze wyposażeni w aparaty fotograficzne i kamery. To oni jako pierwsi nagrali Canessa i Parrado. Pogoda uniemożliwiła natychmiastowy start maszyn w kierunku Fairchilda, jednak następnego dnia mimo mgły zdecydowano się na lot. Piloci prosili Nando o dokładne instrukcje i lokalizacje, aby nie mieli żadnych wątpliwości, czy uda im się zlokalizować wrak. Parrado myślał przede wszystkim o kolegach, którym obiecał wrócić i sprowadzić pomoc. Polecę z wami i pokażę, gdzie są, powiedział do ratowników. Po odnalezieniu doliny i wylądowaniu, część ocalałych znalazła się od razu na pokładzie, a z resztą został sanitariusz oraz 3 członków załogi. Niedługo później miały wrócić po nich kolejne śmigłowce. Niemal antyczna tragedia dobiegła końca. Ludzie, narażeni na ekstremalne warunki i najtrudniejsze w życiu moralne dylematy, przeżyli, aby dać świadectwo prawdzie. Po latach Pedro Algorta, zapytany, jak smakowało mięso, odpowiedział, że smakowało jak życie. Powiedział także, że nigdy nie miał z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Jakże gorzko brzmią słowa Terencjusza w kontekście dramatu w Andach. Ponad 70 dni we wraku samolotu przeżyło 16 osób. Oto oni. Pedro Algorta, Roberto Canessa, Alfredo Delgado, Daniel Fernandez, Roberto Bobby François, Roy Harley, José Luis Inciarte, Alvaro Mangino, Javier Metol, Carlos Carlitos Páez, Fernando Nando Parrado, Ramón Moncho Sabella, Adolfo Fito Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Tintin Vizintin i Gustavo Cerbino. To już koniec tej niezwykłej historii i zależało mi, żeby przedstawić ją wam jak najdokładniej, także jeżeli uważacie, że ten materiał jest wartościowy, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału Szczytomaniak, a my widzimy się już na szlaku oraz w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!